Halo, witam. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Dobra, czekajcie, muszę sobie zrobić... Co muszę zrobić? Muszę sobie zrobić trzcinę, czy w sumie papier. I generalnie, byłem dzisiaj na poszukiwaniu przed streamem i przed wszystkim, żeby poszukać tych onych kombów. Znalazłem dwa ule przez, nie wiem, pół godziną podróż, więc powiem szczerze, częstotliwość wylatywania tego nie jest zbyt wysoko i zbytnio ciekawa. Jesteśmy w ogóle przy dobytku moim, licząc, że być może tutaj coś znajdę, no ale niestety nic nie znalazłem. Więc unlucky, że tak to powiem. Jakie plany na dzisiaj? No właśnie, wejść do tego ringu mamy plan przede wszystkim, no ale żeby to osiągnąć, no to musimy znaleźć, kurczę, tu już mamy pszczółkę jedną, nie? No właśnie musimy znaleźć ule, więc będę szukał pszczół na mapie, jak znajdę pszczół na mapie, to będę chodził gdzieś blisko nich i liczył, że mnie to zaprowadzą do ulu. Taka chyba powinna być taktyka na to, nie? Jak NNN? Dobrze na razie. Wczoraj odpaliłem streama, dowiedziałem się, że jest NNN, zapomniałem o tym totalnie i dzisiaj dopiero ktoś się pyta na tym czacie, naprawdę dla was jest coś tak ważne? Nie wiem, widzowie, znajdźcie sobie dziewczynę, to NNN nie będziecie musieli przeżywać do końca życia, polecam. Na jakim biomie można ule znaleźć? Nie wiem, polećmy sobie tam gdzieś na zachód. Miejmy nadzieję, że trzcinę znajdę i jakiś proch, bo jak nie, to będzie lipa. Tu jakieś rajnosy sobie latają. No tutaj raczej uli nie znajdę, nie? Czy to już się zima robi, czy co? Że nagle wszystko zmienia tekstury, ja nawet nie wiem. Dziwne to jest bardzo. Jak rzucisz perłą w ul, psu zostaniesz przeniesiony do środka, gdzie będziesz mógł wykopać... Co? Jakiś świat pszczeli? Możemy to stestować, tylko najpierw trzeba ul znaleźć. Ewentualnie mam tutaj dwa, co nie, weku? No tylko, kurde, trzeba coś z nimi zrobić. No ewentualnie znaleźć więcej. Jak się w ogóle farmi pszczoły? Ktoś umie to robić? Ej, co to? Co to? Sumy? Manate! Ale wielki! Dajesz coś? To dajesz, no dajesz algi. To nic ciekawego w sumie. Jest dużo pszczół, już widzę. Dobra. Tu będą tych honey kombi, miejmy nadzieję. Ty, jaki ładny ptak! Siema, Songbird. Potrzebuję pszczół, żeby zrobić portal do nowego świata. Bo jest jakby świat, który się nazywa Eden Ring tutaj. Żeby do niego wejść, potrzeba miedź plus, no, miód. A że nie mam miodu, no to właśnie sobie, nie wiem, chadzę po drzewach i szukam miodu. O, symbole w sumie, nawet spoko to mogę zabrać. Ty, mamy tą encyklopedię of Eden. Może tutaj nam powiedzą, jak zrobić portal. To by było w sumie spoko bardzo. World of Eden, Gravity Biomes. I co, tutaj mamy rzeczy, które nikogo nie interesują. Tutaj tak samo, tutaj jakieś mechanizmy, to nie umiem. Dobra, czekajcie, bo jesteśmy na jakiejś górze, to możemy w sumie gdzieś polecieć. Ty, no ładnie tu jest nawet, tutaj jakieś w ogóle drzewko z jakiejś alfy minecraftowej. Tu musi być jakiś ul. Ul był, miałem, o właśnie. Musicie mi mówić, widzowie, bo jestem ślepy. Jakby, o, jest ul, czekajcie, czyli teraz muszę wziąć. A, nie mam miodu tu, ale skam. Ty, no, giga skam, ale mam na szczęście łopatę z tym. Ty, dobra, mamy jeden ul, ale tu jest więcej tych pszczół, więc jeszcze powinny być, co nie? Wziąłem ten ul w ogóle? Tak, wziąłem go. Mamy trzy, więc jeszcze trzeba znaleźć następne. Siema, zabrałem ci dom, czy znajdziesz jakiś inny? Ty, ta muzyka idealnie, nie? Dzień życia pszczoły w Minecraft, normalnie, tak o robimy. Aktualnie to ja potrzebuję trochę drewna. Z drewna mogę sobie zrobić crafting. Oj, patrzcie, w tym momencie się pojawia jakby crafting, co nie? To jest actually spoko też bardzo. Musimy sobie zrobić tak, to... I idealnie po 28, co daje nam półtorej staka. Więc super, możemy udać się na poszukiwania tego niesamowitego biomu. Znaczy biomu ulowego. Czekajcie, tutaj jeszcze coś może być ciekawego, zobaczmy. Mending, no niestety. Syfa, nie mending. Jeszcze tutaj, to jest ten trapowy, nie? Tak, to jest ten trap domek, 100%. O my gy, zaraz TNT wyskoczy i mnie normalnie, no. Cześć, szkielecie. Tak, szkielecie, by the way, czekajcie. Wypadałoby łuk sobie wziąć, strzały. Teraz możemy robić tak zwany ostrzał. Nara, tego na łuk weźmiemy. Co to jest normalnie, kopalnia na 80 gradce? No na to wygląda. Ty, czy mi się chce tu wchodzić? Czy ja tu znajdę honey kombi, widzowie? Chyba średnio. Ale zajebiste. Jak to się wygenerowało fajnie. Co to jest, jest woda? Ty, no wygląda to ładnie, ale chyba nie chcę tam wchodzić, tak szczerze. No, muszę ten miód walony znaleźć, no. Jak go nie ma nigdzie, czekajcie. No tutaj bym już teren odkrywał na nową, to możemy chodźmy sobie tutaj. No bo tu jest zimowy, na zimowym nie będzie. U, X-ray, patrzcie to, X-ray, ty, kocham. Kocham generowanie świata w Minecraft. O, nie mam łopaty. Jednak mam łopatę. Chciałem powiedzieć może łuk, co? Bym nie rzucał. Tu nie ma, tu ula. Ja pierdzielę. Musi, o jest, będzie miodzik, proszę. Czemu nie ma miodu? Ej, to jest tak bez sensu, mam cztery ule już. Normalnie nic tu nie ma, no niesamowite. Ej, widzowie, dobra, jak mamy cztery ule, to możemy wyhodować z tego coś? To się może będzie szybciej, czy nie? Nie ma sensu zbierać pustych uli. Okej, czyli zrąbałem. Ja pierdzielę, no ja nie wiem. Ja muszę mieć honey kombi, nie? Muszę ich mieć około... Mam ich 8, a potrzebuję około, nie wiem, 12 bo 14 chyba wczoraj pisaliście. Kocham generację świata w Minecraft. Że litra jest szybsza niż Minecraft. Jednak sprawdziłem to na swoim świecie. Walnąłem perłę do ula i mnie tepło na świat. Strzelić, żeby wyjść z tego świata, musisz wykopać się na samą górę. Daj ognisko pod ul strzelić, żeby pszczoły cię nie atakowało. Co? Sprawdźmy to. 4000 kratek mam do cudownego miejsca. Ewentualnie mogę waste'ą wziąć. Dobra, polećmy sobie. Postaw ognisko pod ulem. Dobra, coś ogarniemy zaraz. To tylko 4000 kratek muszę przefrunąć. 24 honey kamy potrzebujesz, bo 12 na schody, 12 na bloki. Ja pierdzielę. To czyli dużo. Dobra, czekajcie, dajmy trochę czasu, żeby ta maszyna zrobiła swoje. Czekajcie, sprawdźmy to, ten trik z perłą. Mam perłę, podniosłem, tak. Polećmy do cudowne miejsce, ewentualnie, o może tutaj. Mówicie, że mam na ul rzucić perłę, tak? Bindmar... In
drużyn. Co? Co? Where I am? Siema. Ty, to mamy miód chyba wizowy, nie? O co chodzi? Gdzie ja kurwa jestem? Co, zrespiłem się w jakimś cave'ie, w jakimś... Nie wiem, świecie miodowym czy co? Nie ma za co, dziękuję bardzo. Co jest grane, ej? Czekaj, czekaj, jestem ciekawy. Gdzie my się dokopiemy? Ja żarcia nie mam na taką podróż. Czekajcie, to ja przez godzinę szukam miodu, nie? A tu perłę można rzucić, o tak, o. I miód się znalazł. A da się coś zrobić z tego? Mam crafting table, gdyby coś. O, nową crafting table da się to zrobić, zajebiście. Ty, dobra, czyli mamy już wszystko, czego potrzebowałem tak naprawdę, ale... Nie wyjdziesz z tego? Nie, no da się chyba wyjść z tą, co czy nie? Ty, no ja nie wiedziałem, że takie światy są. Porpus honeycomb block. Gdzie my trafiliśmy? Gdzie my trafiliśmy? Da się wyjść z tego świata? To już zapytam od razu. Jakby mi powiecie, że mam zginąć, to chyba ja umrę, nie? Miejscowe ku nie mam, ale mam plecaki, więc dam radę jak coś. Plus wiecie, takie rzeczy typu, o, typu nie wiem, o, to jest cyk, cyk, cyk. No i zobaczcie, miejsce się znajdzie, no chillu. Ja chcę górę zobaczyć, wiesz co, czy to nie, czy to jest po prostu, jestem w ulu teraz. I to jest świat ulowy. Nie no, widzę mapę, że nie jest, więc chyba nie, ale... Nie wiem, co to jest, czekaj. Siema, kuźwa. Yo, what's up? Don't hurt me, please. You lacked protection of... Co? You lacked protection of hive effect. Nie rozumiem. Kurwiona pszczoła! Zatruwa! Ja bym chciał stąd iść. Możemy stąd iść? I co? I mnie nagle pszczoły będą bić teraz wszystkie? Chyba się kopiąc w ogóle losowo ten dokopałem do jakiegoś, nie wiem, losowego miejsca. Wiem, że mam waystone! Czekajcie, chcę się wykopać do góry najpierw. O! Znowu gdzieś jestem. 137 kratka. Ulowy cave. What the fuck? Co to jest? A jak się wydostać na górę? Da się? I czym to się najszybciej niszczy? Strasznie dużo, ten długo się tym kilofem to niszczy. Nie da się wejść na górę? Nie, no tam jest jakaś woda. No czekajcie, może się da. Trzeba być dobrej myśli, tak? Mam psychomotykę zrobić? Mam. Sprawdźmy to. Przetestujmy to. No chyba... Chyba... Mit nieudany. Ty, ja widzę slajma złotego jeszcze tam. Czy mi się wydaje? 256 kratka. No gada, że mam iść na samą górę. No dobra. Ufam wam. Miodowe moby. Czy będzie zapis? Tak, na pewno. Dobra, czy mam iść centralnie na full. No dobra. Na tej wersji gry to 319. Ty w ogóle chciałem dla was Fulbrighta odpalić. To się okazało, że od 1.19 wersji się nie da. Minecraft totalnie troluje z tym Fulbrightem. I nie byłem w stanie jakby. Posłuchaj, królową pszczół. Ty, normalnie taka będzie królowa pszczół na tym biomie. Ja pierdzielę. Ciekawe to jest. To nie, no, myślałem, że są trzy światy tylko i spodziewałem się, że jest, nie wiem, świat pszczeli. Oho, co to jest? Gdzie ja jestem? Siema! A, czyli się nie da wejść na górę. One more try. Ja tam idę. Testujemy to, widzowie. No nie wiem, wszedłem na górę, było pusto i nagle elo, teleportnęło mnie. Ty, no dziwne to strasznie jest, czekajcie. Ale chodźmy to stestować, bo jestem przeciekawy. Normalnie miód mordowy, czy co chodzi? Normalnie pszczoła wkurwiona mnie bije. Panowie, ja się nie chcę z wami bić. Uwierzcie mi, że to wyjdzie dla was na złe. Ty, jakieś giga wściekłe pszczoły. Czekajcie, czekajcie, bo one mnie średnio interesują, tak szczerze. Mogę tu polecieć? Mogę. Ile to bije? Sekundę, dobra, to słabo. Czyli no to co? I szukamy jakiegoś dungeona? Pszczelim biomie. Tak, o? Ty, te pszczoły to niezłe. Ambitne bardzo. Coś takiego wybudować z miodu. I tych bloków tu jest dużo. Biorę te bloki, tak, o. Bloki się przydadzą na pewno. A tutaj co mamy? Co jest? Woda normalnie. Ty, no patrz, co to jest? Jestem aż ciekawy, czekajcie. Dajmy sobie czanki na, nie wiem, 20. No patrz to. Co to? I gdzie znaleźć bossa? Ty, czy ty wy to kuźwa widzicie, jak to wygląda? Ty, no robi to wrażenie, no nie powiem, że nie robi. Nie, no nie wierzę w to, patrz, normalnie to masz biom, stary. Ty, no powiem, jakby, nie wiem, no robi to wrażenie fest. Tak, tik, co to jest? Co to jest? Co to jest? Jakieś piaski ruchome? Pszczele? Normalnie ruchome piaski. I dobra, czyli wiemy, że farmy slajmów nie musimy robić, bo jak coś, to tu ich jest dużo. Ty, tutaj coś widzę. Ty, było tutaj coś, nie? Patrz. Może wyżej? Ty, co to jest? Honey web. Sticky situation. Ty, tego się zniszczyć nie da. A to jest poklejone jakieś to jest. Co to ma być? Szukaj po tych dziurach, bo tam się redstone staje z biskrab, z tego robisz systemy dobre. Czekajcie, piszemy honey w wyszukiwarkę. Redstone honey web. Honey kokun. Ty, no jest trochę dziwnych rzeczy. O, honey bileggins. Ulala. Ty, nie znajdziemy tu chyba tego. Dobra, widzowie, myślę, że chyba nie ma sensu tutaj tyle tego drążyć. Nie wiem, może jak będę wiedział, ewentualnie jak ktoś, nie wiem, w komentarzu na przykład pod filmem napisze, co to jest, to będzie chętny pomóc, to może wtedy uda nam się coś wymyślić z tego na aktualny moment, no to co? Idę zginąć, widzowie, życie nie ma sensu, popełnia samobójstwo. Także no, widzowie, miło było was poznać, generalnie nienawidzę życia, nienawidzę ludzi, nienawidzę Minecrafta, idę się zabić. Koniec. Żegnam. Koniec serii. Kończymy. Nara. Dobra, żartowałem.
Witamy w tym miejscu. Musimy gdzie się musimy udać? 3000 gratek, dobra. Ale mamy wszystko, to lecimy na Edę. Nie, no naprawdę nikt was nie skumał, że jak się schodzi do góry i na dół, to się wtedy teleportuje? Naprawdę? Ktoś się da nabrać? Myślałem, że to prank z tak zwanych niskich progów. No i co? No był 30 i go nie ma, nie? Wyjdź i wejdź. Ufam. Widzowi nie zaufam? Ufam widzowi. Ty, no nie wiem, co z tym levelem. Odda czy nie? Wątpię, żeby oddała. O, mamy 2 H. Bez kitu wystarczyło wejść i wejść. A wy mówicie, że widz mnie bejtował. Widz ma zawsze rację, widzowie. Oficjalnie, co mam tu zrobić? Tylko musimy już to zrobić. Błagam, bez troli. Powiedzcie mi. Chcę wejść do tego Edenu. Dobra, piękni widzowie. Bierzesz to, robisz waxed copper blocks. Jak to nie zadziała, to ja walę świecę, nie? Tu normalnie schody. Kwiacie, nie przeszkadzaj mi teraz. Muszę skupić. Czy może łaskawie to zadziałać? Proszę. Tu niby, nie? W złoto, tak słyszałem. Gdzie mam flint? Nie wiem. Oby jak najdalej, znaczy jak najbliżej. I uwaga, chwila prawdy! Czy po roku zbierania tego gówna uda się? Jest! Jest! Mamy to! Siema! A wy co? Hejterzy, dalej mówicie obsydian i wodę wylać? Ta, no, tako. Odkrywamy kolejny biom. Albo nie odkrywamy? O, odkrywamy. Co jest? To jakaś tekstura, mam rozumieć, tak? Czy można tam dolecieć? Ale chmurki. Dobra, czekajcie, zaczniemy od rzeczy najbardziej potrzebnej. Portal. End City, tylko ładniejsze. I z jakimś wielkim kołem. Dobra, no zobaczmy, co nas tu może czekać. Chodźmy na górę. Ty, grawitacja jest jakaś inna. No i to jest normalnie, latający dungeon jakiś, znaczy dungeon, latający świat. Z inną grawitacją. Nie latam na tej liście, tylko tak czuję się, jakbym lewitował, nie? Że przez to, że ta grawitacja jest taka niższa, to wszystko jest takie wolniejsze. O, tu ładnie się zaczyna robić. Tu jakieś ładne kryształki, które jak coś, to będzie można zebrać. No naprawdę, jedna fajerwerka starcza, żeby latać przez pół godziny. Strasznie oszczędny świat, że tak to powiem. Ten kryształ nawet ładny. Ale co mi z samych kryształów? Jak to teren odkryty, to dosłownie uważam, że jest tu mało. Są tu jakieś dungeony, czy to jest po prostu jakiś świat, żeby być? I co my mamy tu robić? Czuję, przeleciałem, patrz, 5000 gratek przeleciałem na tym biomie i tu nic nie ma. Możemy jeszcze wziąć ładne pałki. No bo faktycznie są ładne, no ciężko powiedzieć, że nie. Ale co z tego, że są ładne, jak tutaj nic więcej nie ma? Czy znalazłem już w cave'ie Eden Ingot? Są cave'y tu? Czy coś na przykład może być pod spodem? Nie, no chyba tu nic... O! A jednak jest. I mamy tutaj, moi drodzy, gigasrakę, trochę węgla, no i gigasrakę jeszcze. Tutaj co mamy? Właśnie nic ciekawego to jest. No nie ma tu nic, dosłownie widzowie, nie ma tu nic. Chodź tu. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Jesteś pierwszym, czym spotkałem. Ła! Bali mnie coś. I to jest pierwsza rzecz, którą spotkałem w tym miejscu. Czyli jest tu życie jakieś. Nie wiadomo jakie, ale jest. O! Ty, skaczę na tym, co jest. Nic nie dropną, ale gówno. Co to jest za blok? Ty, to są slajmowe liście. Chcę to. Chcę to fest. Co jest? Drzewa z wody i slajmów. Nie wiem nawet. Dobra, chodźmy stąd. Czy coś? No ale myślałem szczerze, że jakoś bardziej ciekawy ten Eden Ring będzie. Fajne bloki tutaj są i ogólnie fajne animacje. Ale poza tym to no trochę gigasraka. Aucik stąd. Fajnie, bo wiecie, elytrą można podróżować. Ta grawitacja jest tam inna. Ale szczerze? Twilight jest lepszy. Uważam, że Twilight Forest jest dużo lepszy. Zwróćcie uwagę, że tutaj nieważne gdzie nie polecę. Robię po prostu losowy cyk. Nawet na wodę mogę polecieć, nie? No whatever. Przepłynę trochę i patrzcie, nieważne gdzie polecę. No chwilę mnie tu nie ma i za chwilę jakiś boss tu będzie. No i to jest właśnie insane. O, nawet tutaj. No nie, no to jest jakieś drzewo po prostu. Ale żeby znaleźć bossa w Twilight Forest, to nie trzeba nic, co nie? O, i mogę na przykład, patrzcie, w tym momencie iść nawalać się z Alpha Yeti. Ja jestem Alpha Mele, a to jest Alpha Yeti. A wy jesteście Alpha Kids. Dobra, nara, Alpha Yeti. No, jak się go ziód mnie właśnie chciał rzucić, to ja nim rzucę. Alpha Yeti fur. Ice bomb. W sekundę to mam jakby, nie? Dosłownie, no w sekundę to zrobiłem. I to jest właśnie zajebistego w tym Twilight Forest. No nie liczą... ktoś, coś, ten? Co to jest? To Ice Queen. I co, ja mogę tą Ice Queen zabić, czy nie? Biorąc pod uwagę, że mam 20 FPS-ów nagle w tym miejscu. Możesz na samej górze, dajesz, zabijaj. Możesz ją zabić. A jak nie będę mógł, to jesteście hamami, nie? Dobra, czekajcie. To trzeba zacząć od 6 tych. Nie, bo szczerze, to jakby widok tego mnie trochę przeraził. Wygląda to przynajmniej creepy, ale nic mnie nie bije. Aurora Block. The Twilight Forest. I Aurora Block się niszczy gorzej niż Obsidian. 30 FPS-ów mam, czaisz to? Dobra, ej, ja tu nie wejdę, tak szczerze. Jak się tu dostać? Ej, ja chyba nie chcę tego bossa robić, mam 20 FPS-ów w nim. Jak ja mam tu wejść? O! Ice Sword. Ironwood, to było wczoraj. Arctic Fur jakiś. A! Nie widziałem go! Ja pierdzielę! Co to jest? Pal gumę. Czym ty? Co? Ty, bez tych animacji to jest tak dziwne wszystko. Dobra, chodźmy do góry dalej. Enderbow. I Enderbow? Czym jest Enderbow? Co?
Nie, normalnie sobie strzela. Myślałem, że mnie teleportuje jakoś czy coś. Nie, no dobra, to chodźmy tutaj jeszcze. O, tutaj dużo to gówna jest, a ja nagle łuku nie mam. I bije mnie to coś. Ty, bez animacji jest tak dziwna walka jest. Patrzcie, oni w ogóle animacji nie mają ognia. Ale śmiesznie. O, i on zrobi ten, o właśnie, wybuchnie i zrobi ze wszystkiego właśnie, no. I tu mamy ten Ironwood chest plate, ale on chyba jest średni. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, chodźmy do góry, no co? Nie ta kolejność, czy nie będę mógł zrobić to bossa? O nie. Aurora block, ty, wezmę, bo one są jakieś strasznie ciężkie do tego. Ice bow. I te to są akcji spoko chyba. Kiedy wyklujesz smoka i okresu, można też zobaczyć. Bo to też miałem zrobić. Czekajcie, tu nie mogę. Tam wyżej też nagle wejścia nie ma. A to się niszczy 5 lat, ty. Widzowie cię trolują, to jest najtrudniejszy boss. No i weź tu zaufaj tym widzom, nie? Czy będzie jutro live? Nie wiem. O, gdzieś się dokopałem. Perła. Ty, wy to jednak mądrzy jesteście, widzowie. Co ja bym bez was zrobił? Nie no, bez kitu, perły oddają tu w tym miejscu, to jest spoko. Ej, widzowie, no chyba faktycznie nie jest po kolei, ja mam wrażenie. Chyba serio będziemy musieli stąd iść. Nie wiem, dlaczego te Firefly są, ale można je wziąć w sumie też. To przegapiłeś? To właśnie nic ciekawego, teraz bijemy jakichś Snow Guardianów. Dobra, chodźmy stąd, no nie zrobię tego teraz. Boję się trochę. Gdzie ten boss by musiał być, tak szczerze? Tutaj? O, jest Snow Queen. Jak się pojawiła i możemy, to może zrobimy. Każdy boss tutaj jest łatwy. No zobaczymy Snow Queen. 5 godzin później, o jeszcze raz, let's go. Niesamowite. I co, ja nagle teraz to muszę kopać następne 5 lat? Niesamowite. Ja się tam jolo wpierdzielam perłą i wychodzę perłą. Tak jest cel. O, cześć. Miło cię widzieć. O, właśnie się spierdzieliłem. Myślałem się przestraszyć coś, a no taka nawet... Wygląda nawet normalnie. Poczekaj, na spokojnie. Zrobimy sobie bazę wypadową, tak żeby nie zlecieć tym razem. O, ty, ona lata. Co chodzi z tym? Jest ten ognisty świetlik. W głowę, dobrze, w głowę. Czyli w łeb, trzeba po prostu w łeb, trzeba w łeb i będzie dobrze. O, nagle zespełniło jakieś te. Mogę kill offem rozwalić lód? Chyba nie mogę. Ale mogę dostać strzałą, sam się walnąć tą strzałą. Co dostanę za nią? Ktoś się Frozen chyba za dużo naoglądał, ale lecisz fajnie. Uuu, dobra, było miło, dawaj level. I co dostałem? Tribow. Czym jest Tribow? Snow Queen Trophy. Mam Tribow, czaisz to? Ty! Umasz to w Polsce? A spada czy nie? No będzie spadać. 3 łuk naraz. Mogę to połączyć ze swoim? Dobra. I możemy stąd polecieć tak jak przyszliśmy, czyli perełką. Ty, no to prosty był ten boss faktycznie. Tak, zabiłem siebie sami, są na mnie. W sensie zadałem sobie więcej obrażeń, czy to ważne. Mamy zrobionego bossa. Ten boss strasznie dziwnie wygląda. Oj, tu jest kolejny Yeti w ogóle. Alfa Yeti! Giga groźny! Giga groźny stwór! Nie wie co się dzieje! Już się nic nie dzieje, bo właśnie stracił życie. Nie, no w sumie actually na tanie po tym i w zabijaniu tych bossów może być spoko. Tu dużo baranów, widzowie, nadalibyście się tutaj. Dehydra, Yorkcast. A przecież tą Snow Queen zabiłem już. I Yeti też, co jest? To teraz Hydrę musimy zabić, tak? Dobra, jesteśmy. Gdzie ona jest? W tym kopcu? Czy w tym drzewie? O, jest chyba tu. Hydra. O, kurwa, duża! Jak ją bić? Jak ją uderzyć, ty? Ty, ona za silna, to ona nie jest, HP ma dużo. Te dźwięki! Wow, wow. O kurde, ty, uderzyła mnie trochę. Ty, strasznie mi uderzyła. Ty, mordo, ale nie denerwuj się na samego siebie, co? Ja może nie w lawę, nie w lawę, nie w lawę i będzie fajnie. No masz w głowę, buraku. O, chyba jej głowę urwało. O, wyrosła nagle. Giga straszna. O kurwa, czwarta wyrosła. Giga straszny boss. Jak my sobie damy radę z tobą? I co? Jak Gasta się odbija to coś. Mordo, ja się naprawdę nie boję. Kocham Disa, kocham Polaków, kocham Hydry. Życzę wam wszystkiego dobrego, równe uprawnienia, te sprawy, ale wy dupcać mi stąd. Ale giga boss, no i gdzie te wasze głowy? Została dupa. Dupa Hydry dla was, widzowie. Piercy coś tam, Hydra Trophy, Hydra Chop. Dobra, i co, mam Hydrę zabitą, tak? I co, i teraz Yeti? To myślę, że można do Yeti lecieć. Ten Yorkcast jeszcze. Ten Yorkcast nie będzie tutaj? Że tutaj w tym miejscu? Dobra, to już ten odcinek zostawimy, widzowie, tak szczerze, ale tego Yeti bym zabił też, czy nie, czy najpierw Yorkcasta trzeba, nie, najpierw Yorkcasta, potem Yeti. Dobra, bo zrobimy całe Twilight Forest na jedną, dwie godziny z tą elitrą. Na spokojnie, do portalu dzisiaj, żeby nie zrobić wszystkiego naraz. Miało właśnie 2 godziny, czyli dokładnie tyle, ile zaplanowałem sobie dzisiaj streamować, plus muszę jechać do sklepu po jakieś rzeczy na meczyk, bo za chwilę jakiś fajny meczyk będzie, więc moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za dzisiejszego streama. Jak coś, jutro zajmiemy się pewnie tym miejscem tutaj, trzeba to przesadzać wszystko, trzeba w końcu coś zbudować, trzeba posegregować skrzynki, także jutro będzie niesamowity stream, albo pojutrze. Także to będzie cena następnego streama. No i co, i powoli jeszcze ten endowy dungeon, i endową eksperkę jeszcze trzeba zrobić. Także mamy jeszcze trochę celi, więc będą streamki niedługo. No anyway, co, ja się z wami żegnam. Dziękuję pięknie za przybycie dzisiaj. Miło, że wpadliście, miło, że mogłem spędzić z wami ten czas. I też się cieszę, że wy spędziliście go ze mną. No i co, widzimy się już, moi drodzy, jutro, tak? Jutro, normalnie będzie jutro filmik. Więc widzimy się jutro i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka przede wszystkim, bo ja czuję, że będę chory. No i co, lecę, także no.